przechytrzyć lisy. Poznacie dziś Joela, który ma 6 lat. Jego marzenie to nie dać się nabrać ani złapać w pułapkę. O, czy ja śnię? Czy to naprawdę domek leśniczego? Chodź, Joel. Do czarodziejskiego lasu. Myśli pan, że w to uwierzy? Kto mógłby przejść przez tak małe drzwi? Nie myśl, że to pułapka i posłuchaj, co ci powiem. Jeśli chcesz unikać pułapek, musisz dać popracować szarym komórkom. Stań się mały, jeszcze mniejszy, malusieńki. Właśnie ci pomagam. Udoskonalam automatyczną obieraczkę. Cześć, jestem Joel. Czy mogę w czymś pomóc? Witaj i czuj się jak u siebie w domu. Zbieraj marchewki i ładuj je na taczki, jeśli chcesz. No i kto jest najsprytniejszy, najmądrzejszy? Kto ma genialne pomysły? Oczywiście ja. Dobra robota, prawda, Buster? Nic nas teraz nie powstrzyma. O, chyba, że jakaś łopata. Ej, zamiast gadać, bierzcie za robotę, nie baw się w krokodyla. Idę do banku włożyć marchewki na moje konto, Rusty. Czy nie pomógłbyś mi? Z przyjemnością pomógłbym ci, tatusiu, ale najpierw muszę uśpić małą Jennifer. Oli, ty także powinnaś zawieźć swoje marchewki do banku. Wolę je schować w mojej kryjówce, do której mogę pójść po marchewkę w każdej chwili. Rusty i Joel mi pomogą. O, no cóż, widać, młodzi muszą popełniać błędy. Będziecie tego żałowali. Dotyczy to także ciebie, Rusty. Zabierajmy marchewki i zwiewajmy. No, to w drogę do banku marchewek. Następny przystanek, bank marchewkowy. Co my teraz zrobimy? Zaklinowaliśmy się! Czy wszystko zapamiętałeś? Jesteś pewien, że trafisz do mojej kryjówki? Bez problemu. Proszę cię, Scarlett, pomóż mi stąd wyjść. Jaki jesteś brudny. Dziękuję. Ze mną! Spójrz, no tylko kto się tu zbliża. Założę się, że przychodzisz od Oli i Rosy. A kim wy jesteście? Ich najlepszymi przyjaciółmi. Na co czekasz, Buster? Pomóż zawieźć marchewki. To wspaniale. W takim razie ja pobiegnę po następne taczki. Jesteś z powrotem? Wasi przyjaciele lisy też chcieli pomóc. Nie ów ci, złodzieje! A więc dałem się nabrać. Trudno, nie martw się. Jeszcze się na nich odegramy. Udawaj naiwnego, ale bądź mądry. Dwa razy pomyślę, zanim coś zrobię. Dwa razy pomyślę. Dwa razy pomyślę, zanim coś zrobię. Mam być ostrożny. Chciałabym cię bardzo przeprosić za mojego brata. Ma czasem takie niemądre pomysły. Już mu wybaczyłem. Do widzenia. Muszę być bardzo ostrożny. Bardzo ostrożny. Jak to dobrze, że byłem ostrożny, że nie... Co? Znowu dałem się nabrać, ale już po raz ostatni. Biegnę po następne marchewki!
Lord się ucieszy, gdy zobaczy tyle marchewek. Zostawię kokardę i przyślę po marchewki Bostera. Sama nie zamierzam się brudzić. Teraz oni wiedzą, gdzie są schowane moje marchewki. Uprzedzałem was przecież, moje dzieci. Teraz Pachbat może zabrać cały wasz zbiór. Ale mu się to nie uda, mam pewien plan. Będę tylko potrzebował różowej wstążki. Już tu są. Ale ich zrobimy w konia. Wszystko zgarniemy, wszystko będzie nasze. Szukaj gałęzi z różową kokardą. Ale nas urządziłaś. Na wszystkich drzewach mamy różowe kokardy. Tam i tak było niewiele marchewek. Najważniejsze, że podkopaliśmy się do banku. I że dziś wieczór bank opróżnimy. Nie martw się, damy sobie radę. Zobaczycie, że wszystko dobrze się skończy. To najpewniejszy bank w naszym mieście, przyjaciele. Posłuchaj, tato. Oj, nie teraz, Rosti. Sam widzisz, że jestem bardzo zajęty. Ale dziś w nocy bank będzie obrabowany. Mam super pomysł. Zupełnie jak ten prawdziwy, tylko troszkę ładniejszy. Nie martwcie się, zobaczycie. Wszystko pójdzie znakomicie. Bardzo mi się podoba ten twój plan. Wreszcie dadzą nam chyba święty spokój. Tylko ostrożnie, Joel. Oczywiście. Po takiej porcji ognia powinni mieć dosyć i wynieść się, gdzie pieprz rośnie. Muszę wam przyznać, moi mili, że jestem z was czasem bardzo dumny. A więc zgodnie z tym planem jesteś jak pan do diabła. Jesteśmy tuż obok składu marchewek, ale musimy się spieszyć. Czemu nie pomagasz bratu Scarlett? Ja? A kto? Mam zaraz spotkanie z krokodylem. Co ja plotę? O, nareszcie udało się. Zwycięstwo! Nareszcie zwycięstwo! Będą. Uwaga, maluchy! Jesteś gotowy, Joel? Mam je! Wszystkie będą moje! Ha, ha! Tej nocy wszystkie marchewki będą moje, a jutro moim będzie cały ten ich las! O, mógłbyś mi chociaż podziękować, nie? No chodźcie tu do mnie, mój usiuliczny, moje soczyste marcheweczki, no! Teraz musimy zabrać się do roboty i wybudować nowy bank, jeszcze bezpieczniejszy. A to mały upominek od naszej rodzinki. Są najlepsze na świecie. Do widzenia! Teraz, kiedy Joel nauczył się myśleć, wykorzystywać swoje szare komórki, niełatwo będzie go nabrać lub chwycić w pułapkę. Tak oto kończy się kolejna opowieść o naszych przyjaciołach z czarodziejskiego lasu. Do widzenia. Życzę wam, żeby spełniły się i wasze marzenia.